staram się jakoś ten temat przepuszczać przez taką swoją estetykę teatralną, jakieś takie rzeczy, które mnie w teatrze interesują. Temat miłości jest takim tematem, nie ukrywam. Też ta historia ukazana jest bardzo wielowarstwowa, występują rodziny. No i tutaj docieram do takiego punktu, który w ogóle chyba w sztuce mnie najbardziej interesuje, że jest to takie miejsce, gdzie można przepracowywać tą bezradność wobec tego pytania, po co jest życie, czy dlaczego ono ma jakiś swój czas, kończy się, i taki rozpad czegoś pięknego, niewinnego, co ma w sobie dużo takiego cukierka, bym powiedział. Ciężki dzień, co? Tak jakby. Nalej mi się. Słyszę to zdanie o takim filmowym myśleniu. Ja tak do tego nie podchodzę. Uważam, że to jest myślenie jednak teatrem. Może na poziomie montażu spektaklu jest gdzieś takie myślenie filmowe, ale jednak teatr jest zupełnie innym medium. I teatr jest w jakimś sensie jednak abstrakcyjny i pozwala na pewne skróty myślowe czy rozwiązania scen, które w filmie by nie przeszły, chyba że to było jakieś takie bardzo artystowskie kino pojedynczych twórców. Zaraz, zaraz, to ja jeszcze! To moje ulubione rozmowy są. Cześć dziewczynki! Hej! Ciali! Na scenariuszu jest tak, że po prostu piszę scenariusz podczas prób, podczas pracy. Staram się wcześniej poznać aktorów, staram się też te postacie, które powstają, jakby mieszać ten punkt wyjścia od jakby literacki czy tego pomysłu, też spotkać z tym aktorem, który ma w tą rolę się wcielić. Jest tak, że lubię czasem opowiedzieć coś poważnego w zderzeniu z odmienną stylistyką. I lubię, że w takim rezonie czy zetknięciu tych przeciwnych jakby punktów, na przykład poważnej sceny, która jest zrobiona w sposób, w jakiś sposób niepoważny, ale jednak to się jakoś ze sobą sensownie łączy. Ja miałem w młodości taką sytuację, że muzyka była bardzo ważnym jakimś elementem życia. Tak nawet mam takie wrażenie, jakby ona była czasami sensem życia, żeby słuchania muzyki i zderzania swoich problemów, swoich emocji jako młody człowiek z muzyką bym po prostu nie potrafił funkcjonować. Co to jest ma być, jest ma być? Nie widzisz, że tu dorosłość jest właśnie. Ja bardzo często jakby lubię zrobić takie zadanie, żeby ktoś na przykład przyniósł utwór, który pamięta z takiego, na przykład przy takim temacie, jak mamy tutaj miłości, to co się jaki utwór towarzyszył tej pierwszej miłości, tak? I to są rzeczy, które bardzo obrazują i bardzo komentują i dla mnie to jest ciekawe. I dlatego ta muzyka jest dla mnie ważna. No i pewnie jak byliśmy w filmie, to z filmu też jest blisko do teledysku, czy popkultury generalnie. I to jest taka rozmowa poprzez popkulturę, czasem teledysk, komiks. No więc ta muzyka po prostu jest w takich formach bardzo obecna i dlatego jest obecna u mnie też. Są rzeczy, które mnie interesują. Oczywiście to jest tak, że też nie jest tak, że ja zostawiam pewną dowolność taką w komunikowaniu mi różnych informacji, bo nie chciałbym przekraczać jakiejś sfery dla kogoś intymnej. A raczej, jeżeli może to być jakaś luźna rozmowa, to chętnie. Znaczy, to jest tak, że ta część mnie, która odpowiada za powstawanie w tekstu, po prostu potrzebuje takiego przebywania z człowiekiem, słuchania głosu, sposobu wyrażania się, po to, żeby później podczas pracy móc to słyszeć w jakiś sposób. To już gdzieś tam samo się instaluje, już tak trochę tego nie kontroluje, ale potrzebuje takiego nasycenia człowiekiem, w tym przypadku aktorem. No i jak teraz? Teraz mogę. Poleć.